Panie marszałku, panie ministrze, szanowna Izbo. Ja myślę, że każdy z posłów powinien dzisiaj przyjść do Telewizji Polskiej i zobaczyć, co tam się dzieje. Państwo tu tak siedzicie spokojnie, a tam nie pracują ludzie. Tam nie pracują technicy, tam nie pracują makijażystki, tam nie pracują sprzątaczki, tam pracują tylko ochroniarze, którzy nie puszczają nikogo, i policjanci, którzy powinni być wykorzystywani do innych celów, a stoją i ochraniają waszego prezesa, który nie wiadomo gdzie jest. To powołaliście tego prezesa, macie tego prezesa, to czemu telewizja nie działa? Proszę odpowiedzieć, czemu telewizja od ubiegłego, z dnia poprzedniego nie działa, nie ma. Szanowni Państwo, ja reprezentuję Podkarpacie. 54% obywateli głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. Oni mają prawo do swojej telewizji. Ja mówię w ich imieniu. Mają prawo do radia, mają prawo do telewizji. Państwo wprowadzacie białoruskie metody. To, szanowni Państwo, odbije się wam czkawką. To społeczeństwo polskie zapamięta. Zapamięta ja dzień 20 grudnia. Ja pamiętam 13 grudnia 1981 roku, kiedy obudziłam się, ale Jaruzelski miał na tyle odwagi, żeby wystąpić i przynajmniej pokazać się. A wy nie macie odwagi, żeby Donald Tusk nie ma odwagi pójść do Telewizji Polskiej, powiedzieć: ja tu rządzę. Nie ma tej odwagi. Nie ma odwagi minister żaden. I wy tutaj mówicie o praworządności, o konstytucji. Przepisaliście nasz budżet. Wspaniały budżet premiera Mateusza Morawieckiego. Nie zmieniliście nic. 800 plus jest. 13, 14 emerytura jest. To dzięki naszym rządom 8 lat możemy sobie pozwolić na to, że Prawo i Sprawiedliwość, że nasze społeczeństwo ma 13, 14 emeryturę, ma 800 plus, ma dopłaty do posiłku w szkole, ma domy seniora, ma podwyższoną emeryturę. Pytam się, gdzie w budżecie jest zapisane wasz aktywny rodzic, bo nie znalazłam. Panie ministrze, gdzie w budżecie jest zapisany aktywny rodzic i ile to kosztuje? Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł.